Dobry dzień, wieczór, z tej strony Starki, no i widzimy się w grze Plate Up. I tak, jest ze mną siostra, standardowo. I tak, dziś wyrzucili nas z miasta, idziemy na wieś, będziemy tam smażyć pizzę. Pewnie na kuchence, uznając, że nie dostaniemy piekarnika. Mówisz? A chcesz na wieś czy do miasta z powrotem? Nie, z miasta nas wyrzucili, nie. Ja nie idę do miasta, nas wyrzucili, ja się obrażam. Dobrze. I tak, który układ ci się podoba bardziej, ten czy ten? Na tym teraz byliśmy chyba. I ładnie nam szło nawet. No dobra, to możemy zaczynać. Dobra, możemy jeszcze raz. Na takim podobnym. I tak, dostaliśmy też właśnie ostatnio booster gazu, ale nie bierzemy. Po prostu trzecie spotkanie z płytkami w górę. Czy coś i tak. I już wiemy, jak robić pizzę. Wiem, jak robić pizzę i okazało się, że gdybyśmy tego nie zrobili, to pewnie byśmy zlamili jeszcze dodatkowo bardziej. I tak, ja tutaj szybko stoliki sobie przygotuję, bo standardowo pewnie ja będę tym od stołów. Biurko rezerwacyjne nie. Out mi z tym. Mi się podobał układ, który miałam ostatnio. M? Widziałaś to, siostra? Co? Wow. No. Już się bawisz w glitche. Musiałem to tylko pokazać. Dobra, to jest tak na poważnie, to ja bym zrobił tutaj, może tak? Chociaż nie, to zbyt ryzykowne. Lepiej bo dwóch co, klientów. Bo ja będę wydawać? Nie, to nie o to chodziło. Dobra, w ten sposób to niech będzie na razie. I... Dali nam piekarnik! Wow, nie mamy zwykłej kuchenki, żeby piec chleb na kuchence. Niezwykłe. Dobra. To ty, żeby tu przygotuj jak chcesz. I chcesz być tym razem ty na myciu garów i wydawcę, czy... Aha, czyli znowu ja. Dobra. Nie ma tak łatwo. A jak nazwę? Jak nazwę? Bo ja mam jeden pomysł na nazwę. Jeden pomysł na nazwę na restaurację. Pizzowy dom? Nie, chociaż tak. Dom, pizza dom, to mogłoby być coś tego typu, ale nie. Na razie to ja nazwę to inaczej i przepraszam dla wszystkich, którzy będą oczy kłuć to jak to napiszę, ale tak. Co o tym myślisz, siostra? Siostra, halo? Kocham to. Okej. No cóż, wybaczcie, ale ja mam sprzutet humor, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc tak. Nie, sprzutet humor ma inna osoba. Okej, ale jeśli chodzi o takie rzeczy, to nie wiem, czemu mnie takie rzeczy bawią czasami. Czasami, żeby nie było. Nie i tak. Ciebie. Dobra, dwa razy podstawowa, bo chyba na razie możemy tylko margaritę robić, jak tak myślę. Margaritę. Dobra. Aha, nie mamy tu. Czego nie mamy? Wydawki. Co ci chodzi? Tam mamy wydawkę. No właśnie o tym ci ciągle mówiłem, a ty chciałaś w ten sposób, co masz w ten sposób. No dobra, To będzie trzeba poprzestawiać. Mocno. Tak, zdecydowanie, dobra. Ja się szybko tym zajmę, nie przejmuj się, dam radę. Dobra. Tutaj trzeba mieć dużo blatów. Dobra, siostra. Nie rób tego, proszę cię. Zabierz szybko ciasto chwilowo, bo ja muszę uratować sytuację. Dobra, uratowałem. I od razu wyrwij kawałek i od razu daj na talerza. Nie możesz na odwrót, niestety. Chyba przegramy. Umyj szybko talerza. Ale jest gotowy. Ale umyj, bo muszę gdzieś odłożyć brudnego. Okej, biorę z sobą to. Dzień dobry, tak, proszę, twoja pizza. Niestety nie mamy ananasa, nasza nazwa to kłamstwo. Okej, teraz trzeba spokojnie poczekać jeszcze na drugi kawałek, bo na razie nic z tym nie zrobimy. Wiesz, Sara, niestety muszę to tutaj szybko odłożyć, bo trzeba ratować sytuację. Umyj talerza, proszę cię, szybko. Ale najpierw otwórz pizzę, żeby się nie spaliła, dobra. Teraz trzeba umyć talerza. Dobra. Tak. Ja biorę pierwszy kawałek szybko, ty już wyrwij drugi naszego na talerzu. I ja to zaraz wyniosę, okej. Damy w pizzy z ananasem. Niestety nie mamy ananasa. Kończył nam się. Dokładnie. I chyba nie potrzebujemy kolejnej pizzy. Nie potrzeba. Dobra, czyli przeżyliśmy pierwszy dzień.
takim... Zmienię układ, bo ja nie dowyszyłam tej wydawki tam. No niestety, ale tak, damy jakoś radę, musimy. Więc tak, jej, brawo ja, brawo jej, siostra. Przeżyłam. Brawo pizza z ananasem. Niech żyje pizza z ananasem! Tak, i teraz pewnie połowa wszechświata nas chce zamordować. Health Inspector? Health Inspector? Za co achievement? Uwaga, uwaga, muszę sprawdzić szybko. Siostra pewnie to widzi. Aha. Brud na ponad 10 płytkach. Objęła. Okay. Tego nam było trzeba. I to jest tak... Mamy kuchenkę. Mamy blat. Okej. Okay. Wystawa? Ja już sobie szybko w międzyczasie dostosuję. Umieść by zachęcić klientów do jej zamawiania. Wezmę to. Wiesz co, potem będzie się to nam przydawać. Właśnie dlatego mówię, wezmę to, bo akurat to ale może nie jest... Ale stąd tą szafkę. Dobra. Do tego malutkiego pokoiku standardowo. Ale tak, powiem wam tyle. To jest coś na bazie tego, że znam tę grę troszeczkę. Ja też. Wiem, nie że aż tak jak nie, ale tak. Klucz, ale też znam trochę. Czasem potrafi będą coraz bardziej skomplikowane. To mówisz z czystą premedytacją, szczerze i tak dalej. Jak już będą bardziej skomplikowane z czasem, to preferuję, i to osobiście powiem, mieć coś takiego gotowego, żeby potem zachęcać ludzi do zamawiania margarity. Zamiast zajmować, nie wiem, pizzy, właśnie z ananasem, szynką, pieczarkami i do tego, nie wiem, podwójnym bekonem. Żeby nie było, totalnie nie wiem nic o pizzy, bo jeśli chodzi o to, co można tutaj gotować, to widziałem chyba tylko... Wiem o burgerach, stekach, Ja widziałem burgery, kawę? Tak szczerze, mówię osobiście, co ja znam. Burgery, steki, rybę, bo to samouczek pokazał, i... I frytki też były. Frytki są dodatkiem. Ale tak, i chyba do tego widziałem jeszcze... Może coś, ale nie jestem pewien, dobra. Nic więcej nie zamawiamy, bo nas nie stać. Więc gotowy. I okej, Od razu zaczynam robić ciasto. Okej. Okej. Fajną muzyczkę tu miałem naprawdę, muszę przyznać. I tak, dwa kawałki pizzy. To może dlatego słyszałeś u nich inną muzykę. Czemu? Bo byli na późniejszym etapie. Ale nie, ta muzyka totalnie inaczej brzmiała i ona była już też w menu u nich. U nich była ciągle taka sama muzyka. Brzmiała totalnie inaczej. No dobra, przenoszę drugiego talerza. Dobrze. Okej, okay, już widzę kolejną poprawkę, którą będę musiała zrobić. Talerze bliżej tego miejsca. No i zmywak zdecydowanie. Lepiej przygotować. Mhm. Możesz przecież już piec tą pizzę, bo ona jeszcze nie upieczona. A jest, nie upieczona, jedna. Ja szybko sprzonę tam, żeby zaprosić gości. I zaraz wieczór, więc jest niedobrze. Będą bardziej się niecierpliwi ci na zewnątrz. Tak, a czego chcecie? Oczywiście, że pizzy. Mhm. Serwuję mu tu tylko pizzę. Tam. Nie mamy sobie. Pizzy, ale mamy pizzę. Pomyśl sobie w ten sposób. To dobrze, że serwujemy tutaj pizzę. I tylko pizzę. Gdybyśmy mieli coś jeszcze innego, to byśmy mieli za trudno. Proszę wyciągnij talerza, wyciągnij talerza. Okej, okay. A będziesz musiała to się umyć i szybko ogarnąć. Trzeba blat dokupić. Tak, zdecydowanie więcej blatów. Wiesz co w ogóle by najlepsze? Ta stacja do lepszego ugniatania. Tak. Ty się masz okay. Chyba do wydania dwa te. Tak, wiem, widzę. Chyba wystarczy już, tylko talerze musisz mi przynosić. Jak ja będę brał jeden kawałek pizzy, co ty musisz następny talerz przynosić. To też będzie tak, powiedzmy, na krawędzi sukcesu, z tego co tak widzę. Ale tak, dajmy radę. Dajmy radę we dwóch, okej. Okay. Nie potrzebuję robić tą kolejną. Bardzo by było. Tak. Okay. Talerze bardziej potrzebuję teraz. Może dwa talerze przynieść po prostu. Akurat mam dwa. No, dobrze. Będzie dobrze. Ale dziwne, że zamawiam tylko po kawałku. U nas, nie wiem czy to jest tylko jakieś lokalne u nas dziwactwo, ale u nas oczywiście zamawia całą pizzę. No. Nie wiem, bo nie wiem jak w innych zakątkach kraju i w innych krajach, ale... świata. No tak, ale u nas to się najwcześniej zamawia całą pizzę, nie kawałki. Ale droga! Okej. Okay. Okej, okay, dobra. I swoją drogą, wybacz siostrę, ale chyba będzie... Dobra, nie, jednak trzeba będzie cięcia, bo już myślałem, że jakaś sprawa, ale... Jednak nie, dobra. Zlew. Ochronna mamy ta podgłowa, odporna na brud. Okej. Okay. Przydatne w naszym wykonaniu. Stół jadalny.
5 grup ale ma przychodzić tak, i to trzeba biurko kupić. Badawcze, blat zwykły, to trzeba kupić możesz, i możesz. To. Ja bym proponował może jeszcze trzeci stół na wszelki wielki wypadek. Jak uważasz, na pewno to wykupuję i nie ma gadania. Chociaż nie, dobra, nie, dobra, dobra. Bez to jeszcze sobie poradzimy chwilę, chociaż 5 grup. Ale bez blatu nie. Blat jak ręka w tej grze. Chociaż 5 grup będzie. 5 grup. W jakim sensie 5 grup? Oczekiwane grupy. 5. Tam jest informacja, ile jakby partii przyjdzie. Ile razy trzeba będzie wyczyścić, łączyć stoliki. Jak już będzie 5, to wydaje mi się, że trzeci stolik może być już potrzebny. Żeby tak, trochę zmniejszyć. Już bym brała. Dobra, to ja też wezmę. I tak, przestawiamy mywak. Zmywak do bliżej tutaj. Okay. O, zdecydowanie, tak, dobry pomysł. I też talerze ci tutaj dam. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja się tym spokojnie zajmę i jak tam czas? O, dopiero 11 minuta. Dobra, ja jestem gotowa. Stressing pizzowy to jakoś tak szybko ten czas mija. Znaczy, powoli, nie szybko. Dobra, dodaj oliwy. Czy tam co to jest, jakieś trucizny, które tam dodajesz? To jest oliwa. Okej. Okay. Skoro tak twierdzisz, ale i tak masz jakieś trucizny, mogą mnie odbierać od razu zamówienia. To nie bądź kafe. Dla tych, którzy się interesują... Tak. Myśleliśmy nad nim. Ale jeśli kogoś zastanawia, czemu dajmy na to, jesteśmy tutaj w talerzach w górę, a nie w kościanym kafe, odpowiedź jest prosta. Kościane kafe jest grą, w której byśmy się bardzo kłócili. Bo jeden z nas by chciał... Gdybyś mordował każdego wszędzie, a ja chcę powiedzieć, tam jest motyw kafejki, w której jesteśmy trupkiem, który chce otworzyć swoją kafejkę. Znajduje w niej... Fabułka jest taka, że znajduje w niej butelkę trucizny. Myślę, że to jest jakaś przyprawa do sałatek, więc doprawia sałatkę. Klient mu ginie, kroi go na kawałki. O, mamy świeże mięso, szkoda byłoby je zmarnować. Od tego czasu robi kafejki, w których morduje swoich klientów po to, żeby zbierać z nich mięso. Żeby nie było, gierka zapowiada się ciekawie. Też ją delikatnie znamy, bo żeby nie było, muszę szczerze tutaj powiedzieć, ciężko, żebyśmy nie znali jakiegoś koopa częściowo. Szukaliśmy tych koopów naprawdę pełno. Bardzo dużo szukaliśmy. Było trudno. Bo, jak powiedzieć, na przykładzie Spaceline, From Far Out i tak dalej, boimy się trochę już w koopy w ciemno brać. Więc tak. Po prostu... To jest o tyle też dla nas lepiej, że to była gra akurat z Game Passa albo Humble Bundle. Nie pamiętam, które. Z Game Passa. Więc de facto nie wydaliśmy na to pieniędzy, ale mamy ostatnio taką suszę, że non-stop musimy szukać jakiejś nowej gry. Po prostu szukamy właśnie różnych koopów i ciężko znaleźć jakieś i stwierdziliśmy, że właśnie w takiej też sytuacji Bones Cafe nie tylko by było gorszym wyborem, bo byśmy się kłócili, ale też dlatego, że jest to gra de facto skończona. A tutaj nie wiem, jak dużo jest rzeczy. Jedne, co mogę powiedzieć, to, że ludzie, u których szukam inspiracji do koopów często ostatnio, miałem z tego kilkaset odcinków, może ponad 100, i nadal nie zrobili wszystkiego, więc potencjalnie ta gra ma wielkie potencjały. I nadal chyba nie przeszli gry, chyba. O ile tą grę da się przejść. Nawet jeśli się nie dam, to zawsze to ma to traktować jako taką serię zapychającą, gdzie spokojnie będziemy się bawić. Ja widzę, tutaj na koniec jest jakiś medal, więc wydaje mi się, że się da, jak się dojdzie do tego medalu. Ten metal wiem, jak działa i o co z nim chodzi, ale nie będę tego zdradzał na razie. I tak. Biurek można używać tylko raz dziennie? Czego? Nie wiem. Proszę bardzo. Bardziej jestem za tym. Daję krążki cebulowe jako dodatek? Okej, ale szybko musimy teraz oszczędzać, bo szybko trzeba będzie wykupić w takim wypadku to, co będzie sugerowało, żeby Margaritę brali. Dobra. To weźmiemy, to potem będziemy mieć łatwiej, bo będziemy mieć szczęście Margarity. Jak się robi krążki cebulowe? Po prostu nie chodzi o to, że kroisz cebulę. Ale nie tylko kroję cebulkę, bo pewnie potem ją... Kalosze? Kalosze? Nieco powolnie, bo miałem bałagan. Chciałbym ja, ale niestety musimy oszczędzać na coś, co będzie sugerowało Margarity. A ile to kosztowało? 120. Dlatego to jest takie drogie. Ale dobra. Dało nam coś poza krążkami, czy nie? Bo możliwe, że ja też trzeba piec. To proponuję tryb ćwiczeń. Żeby zobaczyć, jak to działa. Kliknij A, dobra. O, mam achievement, za co?
szef szkół. Koty przychodzą. I zobaczmy, czy o to im chodzi? Czy nie? Ale ja siostra, to... cebula tutaj leży na talerzu. A to równie dobrze może być cebula sałatkowa, bo do sałatek można dodać cebulę. Więc zobaczę zaraz tutaj. One chcą pizzę. No i dlatego mówię ci, że to mogła być cebula taka jak na sałatkę. Zobaczymy. Dałam do opiekania, ale nie widzę, żeby był jakiś progres bar. Dobra. Sprawdź, czy teraz będzie można dodać cebulę. Tak. Rzuciłem przez przypadek pizzę, ale tak. Cebulę normalną na pizzę się kładzie, więc możemy opuścić już tryb praktyki. Nie, chcę jeszcze sprawdzić, czy na pewno jest tak, jak myślę, jedną odnośnie jednej rzeczy. Czy trzeba ją dodać na pizzę, czy po prostu daje się ją osobno? Na pizzę się kładzie, już położyłem cebulę na pizzę. Tylko, że najpierw trzeba nałożyć sos i ser. Ale to jest... Poczekaj. Położyłaś, książka, położyłaś na talerz, bo to jest mechanika ze sałatek. Tłumaczę ci to ciągle. Tutaj nie jest tak, że jeśli robisz jedno danie, to mechanika z drugiego dania ci nie może się pojawić. Nie przejmuj się tym, że koty chcą pizzę. Daj kotom. Nawet jeśli byśmy im nie dali, to nic się nie stanie. Okej, czy my zarobiliśmy... Czy mówisz... To można zarabiać. Tak, wiem! Nie obchodzi mnie, co teraz sobie myślisz. Tak? Wiesz, ta mamy te same myśli, prawda? Trzeba zarobić. Tak. No, jeśli to naprawdę tak zadziała, to piękne. Chcą znowu zwykłą pizzę. Czyli chyba jako dodatek jest i tyle. Nie. Tak jak mówisz. Siostra. Po prostu czasami trzeba upiec pizzę z cebulą, czasami pizzę bez cebuli upiec. Dobra, to może spotkamy się za chwilę, jak już nakarmimy kot na tyle, żeby mieć na sugerator, ten do sugerowania margarity. No i widzimy się za chwilę. Wiecie co? My tu jesteśmy totalne jełopy, lamy i w ogóle. Nie chodzi o cebulę na pizzy. Zapomnieliśmy, że trzeba to obtoczyć. Tak, nie chodziło o cebulę na pizzy. Chodziło o krążki cebulowe osobno. Choć to pewnie też będą chcieli. Oj tak, siostra, jeśli można położyć, to będą chcieli kiedyś. Pamiętaj, jeśli odkryjesz jakąś mechanikę przedwcześnie, to ta mechanika istnieje. Tylko, że jeszcze nie potrzebujemy jej od ciebie. Dobra, ale tak czy siak, jak mówiliśmy, my tu jeszcze zrobimy trochę na kotach, ewentualnie poćwiczymy. No i widzimy się za chwilę. No, dobra. Skończyliśmy ćwiczyć i... O! Ta. Znowu siostry wycięło, ale można było się spodziewać, nie zarabiamy na kotach. Szkoda, ale dobra. W takim też wypadku musimy sobie poradzić z tym, co mamy. I tak, to oznacza też, że chyba nie musimy aż tak bardzo inwestować w to. Od razu. Skoro nie, ja bym to wzięła. Nowy ja bym rodzaj... to wzięła. No to na pewno, ale nie musimy od razu teraz. Ja równie dobrze mogę sobie wziąć kalosze. Wyjątkowo w żółtym kolorze. Tylko nie wiem, czy jest sens, więc tak. Powiedzmy, że jeszcze jak przeżyję. Jak już, to bym wzięła kolejny blat, jak już. Kolejny? Nie, dobra. Poradzimy sobie chwilę bez niczego. Kolejny dzień. Dlatego mówię, że jak już. Pizzy z ananasem. I zobaczmy, czego dzisiaj ludzie chcą. Pamiętaj o tym, żeby pizzę przygotować. Nada normalna. Margarita. I możesz też... Chociaż nie, raczej nie tyle, co możesz, bo... Krążki cebulowe chyba do zamówienia lepiej robić. Robienie ich na zapas może tylko chaos wprowadzić, więc... przepraszam bardzo, nie sięgam pizzy. Dziękuję. No i talerzyki jeszcze. I jeden raz krążki z cebulki. Tak, jest. I poprosiłbym o drugiego talerza. Nie zamknęłaś krążków. No, bo one się od razu zrobią. Okej, dobra. Okej, to ja już dostarczam. Wrzucimy smacznego czy coś. No, piękny talerz, siostra. Także nawet go nie mogę sięgnąć. Ojeju, jeju, marudzisz. Albo mablądzisz. Marudzę i to bardzo. W szczególności, że ludzie chcą pizzy. Ananasem, którego nie mamy. Chyba przez naszą nazwę, też tak uważasz? Tak. Okej. A chciałam dojdzie do ananas. W cieście. Ananas w cieście, co?
Nie wiem, pierwszy lepszy przykład jakiś wymyślony. Nie wiem, co ci chodzi, ale dobra. I zdecydowanie, to, że mamy trzy stoliki, uspokaja trochę sytuację. Poprzez to, tak, możemy mieć jeden taki czekający, dwa mniej więcej aktywne. Dobra. Czego chcecie? Dwie pizze, okej. Okay. Siostra się tym zajmie, czy ja muszę wszystko samemu jak zwykle? Ja się zajmę. Dobra. Ja z chęcią wydam, jak już będzie, ale no, muszę się dowiedzieć, czego chcą. Ja już zanoszę. Dobrze. Robię już kolejną pizzę. Dobrze, a właśnie, tak z ciekawych rzeczy jeszcze, które by nam się przydały. Da się zdobyć w jakiś sposób ponoć tackę, na której można nosić właśnie składniki. To by nam się bardzo przydało. O, dwa krążki. Cebulowe, okej. Okay. Tak, to będzie ciężkie. A najgorsze jest to, że jeszcze coś jest pełno brudu. Muszę położyć, bo tak. Okej. Okay. Wybacz, że tak mam jeden ten talerz, ale no niestety musiałem. Tak. Może do zlewu mi go zanieść, jeszcze się po tym zajmę. Bo na szczęście to już koniec grup. I widzisz, siostra, to jest niepokojąca sytuacja, niby okej, okay, ale dzięki trzem stołom to przeżyliśmy. Dobra. Szybko krążki. Ja zobaczę, co oni chcą. To się robi w sekundę. Tak, ale... Dobra, talerz. Dobra. Dam radę, spokojnie, siostra. Podejrzewam, że im szybciej się im to daje, tym szybciej się zarabia. Im więcej się zarabia, ale... Nie jest aż takie istotne. I jeden talerz, dobra. Tylko jeden umyję, resztę nie trzeba. I zaraz to dostarczę. No, siostra! Nie troluj! Nie chciałam strolować, chciałam od razu podnieść. Okej, okay, rozumiem, ale i tak nie troluj. No i dobra. Czemu nie da się zjeść płatnej pizzy? Bo nie. Przecież ty wiesz, że ty tam dałaś truciznę zamiast oliwy i dlatego nie chcesz jej zjeść. Niezłe zarobki, chociaż te krążki pewnie nic nie dają. Chociaż dobra, było ich mało, to też dziwne, żeby dało dużo. I czy mam coś ciekawego? Regał na tace! Proszę! Kupuj. To jest chyba ważniejsze moim zdaniem od tamtego. Jej, mam tackę. Będę miał tackę, jej! Cieszę się jak dzieciuch. Co? Źle. Okej, chyba niczego nie potrzeba takiego z tych tutaj. Chociaż czekaj, 6 grup. Dobra, nie trzeba niczego. Poradzimy sobie tak jak jest. Dobra, teraz plan jest taki. A ty tutaj robisz to, co robiłaś, ja biorę od razu tackę i z tacką będę serwował podwójnie, jej! Będę miał tackę. Patrz, jaka ładna, taka niebieska. Ładna. Podobnie ruszowa, ale okej. Okay. Ja tu poczekam, aż pizza będzie gotowa. Witamy w pizzy z ananasem, co możemy podać? Niestety nie posiadamy pizzy z ananasem. Tak. To jest nasze motto teraz, po prostu firmowe. Tego tak, musisz mi tutaj niestety przynosić talerze, bo ja nie jestem w stanie po prostu ich brać ręcznie. A proszę, mam pizzę na nie na wydasz tacy. Takiej pizzy. Dobra, ale się tym przejmuj, okej. Proszę. Tak, dobry wieczór. Zawsze dwa kawałki w zapasie, już to widzę. Tak. Krążki cebulowe, cebula krążkowa. To nie ładź ciągle z tą tacką, czasem ją odłóż. Okej, dobra, przypomnę, że nie można odłożyć. No muszę niestety. I tackę bym postawiła na twoim miejscu tutaj gdzieś bardziej, przy wydawce. A, dobra, tam już też mogę postawić, oczywiście. Dlaczego tutaj szybko talerze szykuję i tak, jak tylko krążki będą, to mogę już dostarczyć. Ja się mówię, krążki ilu grupom już zaserwowaliśmy? Bo chcę wiedzieć, ile ich jeszcze będzie? Chyba jednej albo dwóm. Max. Okej, okay. Jednej albo dwóm, dobra. Tacki tutaj nie mam niestety przy sobie, więc ciężej będzie. I tak, jest dobrym dodatkiem, ale chyba jednak trzeba naprawdę mądrzej rozmieścić. Co? No, że tackę, że lepiej by mądrzej rozmieścić. No mówię. Damy? Okej. Okay. Mam dwie pizze prawie, że gotowe. Dobrze. Musisz teraz tylko krążków dogotować. Dogotować? A nie tak. Dopiec? Dosmażyć? Nie, my je gotujemy. Pamiętaj.
Pieczę to się chleb na tym, na kuchence. To nie ta pizza. I szybko wyciągaj talerze i tak dalej, bo będzie tragedia, jeśli tego nie zrobimy. No tak, szybko. Dobra, i jeszcze teraz jeden kawałek pizzy na talerz. Normalny. Szybko, 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 bo zaraz będzie tragedia. Tak, tak. Nie zdążymy. Bierz to! Dobra, tacka nas uratowała teraz. I to podwójnie, siostra, patrz. Tackę można odłożyć z brudnymi talerzami. Dawaj, 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 dawaj. No nie! Węgiel! Przegramy przez węgla. Jak mogłeś węglu? Ty mój lisie. Chociaż może zdążę, Saszu, zdążę. Okej, okay, dobra, tak. Talerze nie mamy, to muszę szybko jeden umyć. Bez tacki chyba nie ruszam. Potrzeba drugiej tacki. Na talerze. Ale nie. Ja nie chcę już krążków, jest okej. Okay. Nie, ale ta tacka siostra naprawdę nas ratuje. Patrz, na jednym tak naprawdę blacie mamy dwa talerze teraz. Brudne. Ładnie. To była dobra inwestycja, ta taca. Okej, okay, macie tutaj pizzę. Ja już biorę tu i odrywam kawałek lub odciachuję, nie wiem. Ej, udało się! Przeżyliśmy rekordową ilość dni. Sukces! I to wielki sukces! To jest piękne, jak ta animacja u mnie nie nadą. To jest to, co odblokowało nowy motyw. Okej, okay, dobra, czyli to jest motyw, okej. Okay. I tak, formalne, skup się na wysokich standardach i oczekuj tego samego od klientów. Może wreszcie ubrani przyjdą. Zmniejszony bałagan, bądź cierpliwość podczas dostarczania jedzenia, okej. Okay. Stolik nie tworzy bałagan, mam 9 kwadratów. A, urzekająco. Skup się na wywołaniu klientów miłych wrażeń dzięki indywidualnemu podejściu. Standardy nie są tak ważne jak domowa atmosfera z dala od domu, okej. Okay. Zwiększa cierpliwość, czyli tutaj zanim przyjmujemy zamówienie, okej. Okay. Cierpliwość zmniejsza się wolniej, gdy gracz jest pobliżu stolika, okej, okay, czyli ja będę blisko stolików zawsze i klienci będą siedzieć przy stolikach, aż nie zostaną przegnani. O, to ostatnie jest trochę kiepskie, ale... Albo formalnie też możemy wziąć, co wolisz, obie są... Ja jestem gotów na obie opcje. Ja też. Halo, padłem. Padł ci się znowu zbuntował? Poczekaj. Dajcie nam chwilę. Tak, dajcie chwilę, bo siostra zepsuła znowu. Okej, okay, już gotowe. To siostra, ostatecznie bierzemy? Mi jedno, bo oba są okej. Okay. Ale więc... tutaj przy prawym jest jeden na bada, a na drugim nie ma, więc no. Więc proponuję lewe. Okej, okay, dobra, to formalnie. Chodź na formalnie. I tak, teraz pojawia się kolejna mechanika, której nie zdążyłem pokazywać przez wszystkie odcinki, bo tak? Bo tak. No niestety. Inaczej mówiąc, ozdoby. Teraz możemy wziąć inne, powiedzmy, ściany? Jakie są te? Brzydkie! Co? Jak te stare! Jak te stare! Nie umiem. I tym samym, czym robisz inne rzeczy? No pięknie. Tak. Nie mogę tego użyć. Podnosisz i zanosisz. Na tą ścianę. O, pięknie. A to co jest? Aha. Każda ma jakieś bonusy, chyba. Nie, to są ozdoby. O, takie, takie. I teraz tak, jeśli chodzi właśnie o ozdoby same w sobie, to teraz mamy opcję kilka. Roślinka, dwa kafelki, ogólna cierpliwość plus 10%. Roślinka, ogólne dwa kafelki. Abstrakcyjna lampa, która daje pierwszy punkt formalności. Nawet nie będzie mieć pierwszego bonusu. Mhm. Tutaj wazon. A tutaj coś jest za dwa, wewnętrzna fontanna. A roślinka. Porządna roślinka. I roślinka. A to takie. Proponowałbym na razie wykupić chociaż trzy krawaty, żeby mieć pierwszy bonus. Więc wewnętrzną fontannę. Dobra. A czy działa to? Postaw.
tutaj? Okej, okay, działa. I do tego coś za jeden. Wazon jest tańszy czy roślinka? Roślinka czy wazon? Roślinka droższa, ale nie, z kolei będą bardziej cierpliwi. Porządna roślinka, siostra. Porządna roślinka, zwykła nie daje nam krawatu. Ja mówię, krawaty. Musi mieć 3 krawaty na pierwszy bonus, żeby mniej śmiecili. Tyle, że tutaj jak dasz tam, to będą bardziej cierpliwi, jak dasz przy drzwiach. Przykładowo. To działa na 2 kafelki. To jest tylko w budynku. A, okej, okay, dobra. Ale dobra. Tak, tutaj mamy wszystko dobrze, czy sobie ewentualnie, bliżej talerz podam? Ewentualnie, nie damy rady zdobyć więcej, ale mogę jeszcze, dajmy na to lampę ewentualnie wziąć. Wiesz co, wzięłabym drugie talerze. Nie mamy talerzy tutaj teraz. A, okej. Okay. Ten dzień są tylko zdoby, dlatego to o tym mówię. Bierzemy więcej czy nie? Jak chcesz. Jeśli wdamy wszystko, to będziemy mieć już 5 krawatów. Potrzebujemy 6 na kolejny poziom, więc... Ja bym może lepiej zaszczędził, bo już nie wiadomo, co się trafi. A i tak mam już 3 krawaty, więc będzie mniej bałaganu. Dobra. To rób tą pizzę szybciej. Będę kokszył robienie pizzy. Z ananasem. Bez ananasa. Okej, okay, jeden kawałek. Zwykły. Margarita robi się. Oczywiście. No i tak. My to jest taka seria, przy której możemy sporo opowiadać nawet. Przecież... Nie ma chaosu większego. Siostra... A, talerze. O, dokładnie, talerze. W końcu ta gra nazywa się Talerze w górę, nie Pizza w górę. A prosiłbym też o kolejny talerz i krążki. Siostra, zwęglisz je. Okej, okay, nie zwęgliłaś, nie jest aż tak źle. Okay. Już robię kolejną pizzę. A, niech poczeka jeszcze. Nie będę go serwował tak szybko. Na razie mamy większą tragedię o nazwie Brudne Talerze. Ale faktycznie o wiele mniej bałaganu robią. Ja tam bym nie powiedział, że o wiele mniej. Ale tak. Zdecydowanie będę tego używał do zbierania brudnych talerzy tylko i wyłącznie, bo ich dostawy jestem w stanie, czy ich zamówienia, nie dostawy, jestem w stanie samemu ogarniać bez problemów, ale tak. Zbieranie brudnych talerzy, jak jest więcej niż jeden, to zdecydowanie łatwiej. Krążki cebulowe? Robi się. Ostra, szybciej, 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 bo zaraz przegramy przez noc. Dobra, zobaczę, czy tutaj może ktoś chce bez krążków, to się uda? Dobra, chciał bez krążków, to się uda. Okej, okay, krążki. Dawaj szybko. Okej, okay, masz tutaj. I zaraz kolejka się skróci. Niestety nie usunie całkowicie, więc nadal kiepsko. Ale dobra, wezmę w takim razie to. Odłożę na naszą ulubioną tackę ratunkową. Tacka jest piękna. Naprawdę, ona nas ratuje tutaj bardziej niż bym się spodziewał początkowo. Ja też. Okej, okay, dwa razy. Co to zaraz? Ja myślałam bardziej w stylu, a fajny dodatek będzie z tego. Ja myślałam, że to tylko do jedzenia to jest, a tutaj proszę, wszystko można ilości więcej niż jeden przynosić, więc brudny talerz tam będę składował pewnie najczęściej. Okej, okay, dwie zwykłe pizze. Okay, jakby to talerz... były 3 osoby, to ta gra by była idealnie moim zdaniem wtedy. Jeden zajmuje się jednym, drugi... Wiesz, tylko nie wiem, czy na więcej osób nie jest też więcej, powiedzmy, gości, więcej pewnie wyzwań, tak. Mniej czasu. Naprawdę nie wiem. A wy co chcecie? Raz krążki się i... robię. Tak. Nie... Nie dawaj brudnych talerzy, jełopie, Stefanie. Przepraszam, Bob jest z księgowości. Incognito. Bob z księgowości, nie jakiś jełop Stefan. Pomyliłem gościa. No. Nie ta gra jest niektórych. Tak. Zostaw szybko talerz. Przez to, że użyłeś tam krążki, mogłeś zaprzepaścić nasz przebieg. Dobra, bierz talerza. Daliśmy radę. No, kolejny tak, dzień. Z bąbelkami. Kolejny dzień. Przeżyliśmy. To jest nasz rekord jakiś. Na pizzy, która jest trudniejsza od steków. My... I sałatek. Tak, ale my chyba uwielbiamy robić te wskaźniki. Jakie te wskaźniki? To tak. O, i kolejne utrudnienie. Super. O, super. 8 grup.
Poczekaj, bo ja jeszcze nie, mi się nie pokazało. A mi też się nie pokazało, ale 8 grup będzie. Postęp procesów jest ukryty. Okej. Jezu, nie. Okej, inaczej mówiąc tak. Nie albo złe, albo jeszcze gorsze. Ja moim zdaniem proponuję zupę. W piekarniku zupę będziemy robić. Ale tak. Musimy spróbować, bo nie widzieć, jak szybko spalisz krążki cebulowe, to będzie masakra. Wiesz co, w tej chwili musimy już kupić wystawkę na pizzę. Ale zupa nie jest daniem głównym. Więc niestety, to czy to kupimy, czy nie, nic nie zmieni. Ale tak, wrzuć cebulę do garka z wodą i ugotuj, a zrobisz wywar. Dodaj marchew i zagotuj ponownie. Użyj, aby nabrać porcję. Gdy się skończy, dodaj wody i zagotuj ponownie na drugi wywar. Okej, czyli dwa razy używam jednej marchewki, tak? Nie, dwa razy używasz jednej cebuli. Marchewkowa zupa. Ale wywar jest z cebuli. Marchewkę dodajesz później. Nie przestawiaj. Nie chciałam tego. Myślałam, że już gotujemy. Przyzwyczajenie. Dobra, odstaw tam, gdzie jest i... Chciałabym przećwiczyć najpierw raz. Okej. Okay. Stolik barowy. Brak etapu zastanawiania się. Nie. W sensie może ułatwić, ale może utrudnić. Czwarty stolik mi się przydał, tylko... Nie barowy, on jest zbyt ryzykowny. Chociaż... możemy go wziąć. Tylko musisz... Tylko ten stolik... przy mnie. Warto byłoby go zostawić tak, żebyś po prostu od razu mogła mu serwować bezpośrednio. Wiesz co, to najlepiej na środkowy lub lewy blat. Trzeba będzie gdzieś to tu zrobić po prostu. Niestety, trzeba będzie, bo ten stolik, jak się nie będzie zastanawiał, to on będzie problematyczny dla nas trochę. Ale jest bardzo tani, tylko za 5, więc nie będzie problemu. 50 zero? Czy 5? Tu nie sięgnę. Czyli muszę usunąć jeden wydawkowy blat. Okej. Nie musisz. Ja go zaraz tutaj ustawię. Jakoś sobie z nim poradzę. Dzieli cię de facto jedna kratka. Nie, damy radę. Będzie ciężej, ale damy radę. Stać nas na to też już? Stać. Tak, już od dawna. Ja już to wykupię. Od razu. Nawet jeśli nie będzie to potrzebne od razu teraz, to po prostu postawię to, żeby już to było gotowe. Na później. Kupujemy dodatkowe talerze? A nie, jest sens. Dobra. Więc musimy ćwiczyć. Ale na następny dzień bym wykupiła, jak będą. Oczekiwane grupy 5. Było 8 grup, mamy 5 grup? Tak. I zupa musiała to zmniejszyć. Okej. Okay. Ale i tak, ćwiczymy zupę. No więc tak, najpierw robimy wywar z cebuli. Nie, źle. Najpierw ja robię, tak. I przynoszę ci, i do tego wrzucasz całą cebulę. A... Nie! Gwiezdny klucz, co ty my będziemy gotować w piekarniku, wiesz o tym? Oczywiście. No, przecież mówiłem, że w piekarniku się gotuje. I teraz tak, jest zupa. Okej, to jest piękne. I teraz do tego... wrzucasz marchewkę. I chyba mi wołają, więc siostra, poćwicz zupy i widzimy się za chwilę. No, dobra. Siostra, pochwal się, co się okazało. Mamy niekończące się wywar z cebuli. Tak właściwie to cebulę, ale ci. No tak, tak. No, ogólnie tak. Siostra już umiła zupy. I widać, że zupy nie wymagają talerzy, więc macie koty zupę. To nie tak, że nie chcecie, macie ją zjeść. Zupę. Nie, ale dobra, teraz tak już nie ma co marudzić, jej umiemy, więc rozpoczynamy rozgrywkę. Nie ma co przedłużać. Patrzę na to, że odcinek tak już ma 39 minut. Dobra, gotowa siostra? Let's go. Dobra, ja już od razu zrobię wywar cebulowy. Ja ci już przynoszę garnek z wodą. I zamykam cebulę. I zauważyłem, że cebula chyba się spalić nie może. Nie może, może się rozgotować. Nie, właśnie chodzi o to, że... Szalamy. Nie, widzisz? Nie rozgotowuje się, więc nie musisz się bać, o co cebuli się coś stanie. Wyrwij marchewkę i wrzuć ją tam do cebuli i zamknij. No. I będziemy mieć zupę. I teraz zdecydowanie blatów potrzebujemy. Tak. I drugiego piekarnika. No i tak. Chcę zupy, to ja muszę nałożę, bo na szczęście nie wymaga ona talerza.
I pizzę już też przygotuj, wyciągnij. Nie upiekłaś pizzy. Surowa jest. Więc tak. Zjedzą taką. Pewnie chcą też zupę, oczywiście. Nie, zupy sam mogę wyciągać z garka, spokojnie. Gorzej, że trzeba już cebulę odnowić. To potrzebujemy jeszcze jednego zlewa też. Okej, dobra. No załatwi się, zlewy nie są drogie. I troszkę blatu. I tak, pizza już gotowa. Siostra! Cebulę zmarnowałaś! Nie. Mogę prosić o pizzę? Musisz teraz to wyrzucić na zewnątrz całkowicie. Dobra, to ja sam sobie wezmę już talerz i pizzę przestawię. Ktoś mówi, że przegramy przez tą zupę. A jeśli tak będzie, to zacząłem rozumieć, czemu pewni ludzie nigdy nie brali zupy. Też. I zawsze jechali tylko na burgerach. Tak. Możesz mi już podać, proszę, talerza. Pizzą. Zapomniałam, że jeszcze czasem mogą chcieć krążki cebulowe. Dobra, ale... A to się będzie robić na bieżąco. Dobra, przygotuj szybko drugą dawkę pizzy. Dobra. Talerz po prostu! Talerz! Talerz! Bo chcę po prostu wydać już tamten stolik, żeby go oczyścić. I zupę wyciągnij, bo ty jeden nasz przy barze chce zupę. A ten barowy, pamiętaj, że jest wredny. Dobra, tutaj będzie kolejna porcja zupy, bo zauważyłem, że chyba każdy chce zupę w sumie. Na początku tak. I tutaj pewnie będzie podwójna zupa. Mhm. Więc musisz cebulę ożywić z powrotem. I przestaw i talerz, proszę, do tego ostatniego kawałka pizzy potem też. Dobra. Ja już biorę brudne talerze, przestawiam na wypadek, gdyby ktoś chciał. Dobra. Ty znowu zabiłaś cebulę? Nie. Na co morderca cebuli. Zresztą możemy przegrać, wiesz o tym. Jestem nie... bez sensu. Okej, dobrze. Zupa na bazie mydlin. Rozumiem. Najsmaczniejsza! Czekaj, tylko jedną zupę chcą. Słone mydliny, najsmaczniejsze! Okej, to tak, masz kolego. Pizzę. Jedz. My to przeżyjemy. Siostra, my to przeżyjemy. Jakimś cudem. Bo my umiemy. Tak. Cokolwiek. Bardziej umiemy niż oni, twoim zdaniem? Tak. Patrz, ile mamy różnych rzeczy. A oni? Oni tylko jedną potrawę. No dobra, masz trochę racji w tym wszystkim. No i potrzebuję teraz pizzy tylko. Zupa już nie będzie nam dzisiaj potrzebna chyba. Nie będzie. Przynoś talerze, a ja tutaj obsłużę już naszych klientów. Starczy? Tak, zdecydowanie. Jeśli nagle ktoś nie przyjdzie, to wystarczy. Proszę, smacznego. I na przyszłość proszę, nie śmiećcie tak. To jest restauracja z wysokimi standardami. To nie tak, że nasza zupa jest zrobiona z wody z mydlinami, którą zlewamy po pewnych naczyniach, nie, ani trochę. Wiesz co, mam pomysł na nową nazwę. Tak. No mów, jaka? Podwieczną cebulą. Okej, dobra, chcesz podwieczną cebulą, to niech będzie podwieczną cebulą. Niech cebula będzie z wami. Okej. Okej, podwieczną cebulą. Już nie reklamuję pizzy z ananasem, a ośce sztućce? O! Mamy blat i polerkę. Okej. Blat. Blat tak, ma pierwszeństwo. I zlew też można w sumie by. I talerze. I jeszcze jedna rzecz. Co? Nie będziesz już wyrzucać cebuli. Wykupujemy dodatkowe talerze? Nie wiem, czy są jeszcze takie potrzeby. W sensie, dobra, może zróbmy tak. Można kupić i niech sobie czekają na krytyczny moment, jeśli nie będziemy nadążać. I niech tutaj czekają. Zlew bierzemy drugi, ostatni, czy nie? Jeśli masz takiego miejsce, choć się nie widzę. Poczekaj, bo wtedy mogę mieć sobie u siebie garnki i od razu miejsce na cebulę. Okej, dobra. Jak uważasz? Na wywar cebulowy.
Dobra, niech ci będzie. A w ostateczności mogę sobie też umyć naczynia. W ogóle zauważyłem, że z tej tacki nie korzystam. Ona dosłownie leży tutaj tylko po to, żeby talerze trzymać. No jak? A, dobra, dobra. I dzisiaj 6 grup, więc dzisiaj będzie trochę gorzej, ale ja dam radę. Here we go. Dobra, zaczynaj od... Zaczynamy... Od cebuli, oczywiście. Oczywiście, że od cebuli. Jak będzie piekarnik, to też piekarnik by się przydał kolejny wykupić. Ewentualnie kuchenka też może być, pamiętaj. A, tak. Wieczna cebula. Ej, czy to jest większy zapas z talerzy? Tak. Też to zauważyłam. Czyli wiem już, w co się ulepszałem talerze. Wysokie talerze, dobra. Wystawiaj zupę. Ja będę już rozdawał tutaj, bo wiadomo, że ludzie będą chcieć zupy. I jedna zupa starczy na 3 porcje, co jest ciekawe. I tak, teraz pizzy już będą chcieć, więc... no. Szykować już krążki też, czy nie? Lepiej. Tak? Bo w każdej chwili mogą się pojawić. No się wiesz, krążki to jest łamek... Dwa razy zwykła pizza na razie, więc nie ma co się przejmować. Za to wartość byś szykowała już sobie... A marchewka już czeka na wieczną cebulę, dobra. To tak, ja już biorę porcję z cebuli. I już zalewaj ją, bo nowych klientów mamy, oni na pewno będą chcieć chociaż na porcję zupy. Ale lepiej mieć gotową, myślę, że zapasową zupę, żeby potem nie było niepewności. Już zobaczę, czy dwie, czy jedną. Tak, dwie już zupy. Już nie wywalę przypadkiem. No, widzisz? Uratowałem naszą wieczną cebulę. A, wiesz, tam tej sterty. Bulandię. Tak. Król cebul pierwszy byłby z nas dumny. Jeśli ktoś nie wie, czym jest król cebul pierwszy, polecam Overcooked. Zapraszamy do serii z Overcookta. Tak. To też Overcookta 2, którego kiedyś na pewno dokończymy, jeśli komuś nam się zachce odzyskiwać postęp. Nie jeśli nam się zachce. Jeśli wreszcie ja znajdę kogoś, kto mi z tym pomoże, bo oczywiście ty mi z tym nie pomożesz. Wybacz, siostra, ale jestem zajętym człowiekiem. Pracuję na tyle etatów i tyle różnych gier dziwnych ogrywam, że nie ma jak, żebym ci pomógł. Widzisz, wykupiliśmy talerze i nie mamy w ogóle już problemów teraz z tak, talerzami. Okej, okay. Tutaj będą chcieć pizzę. Pizzę, okej, okay, to ty już masz, żebyśmy się ciebie pozbyli. Tak, tak bardzo was nie kochamy, nasi drodzy, nasi tani klienci. Teraz lepiej. Dobra. Poszczekuję wywar. Ale widzisz, jak oni śmiecą? Czy ty to widzisz, siostra? Tak. Okej, okay, pizza. Zauważmy, że wszyscy zapomnieli o krążkach? No i miło, wolą wywar z cebuli. Oczywiście, ja nic do tego nie mam, tylko... Powiedzmy, że gdyby brali krążki, byśmy jeszcze więcej zarabiali. Okej, okay, lepiej jest wywar z cebuli, nie wiem, o co ci chodzi. Ale cebula jest przystawką, czy pierwszym daniem. A krążki są dodatkiem do pizzy, więc to jedno drugiego nie wyklucza. Ja już robię pizzę ostatnio, bo nie starczyło. A ja w takim wypadku położę na tacce brudne talerze. Co innego mogę zrobić ze swoim życiem? No nic nie zrobię. Nic nie zrobię po prostu. Możesz robić to zawsze. No mogę oczywiście. Mogę oczywiście. I dobra. Możesz coś posprzątać, żeby było... Ja nie wyrobię. Nie wiem, ładnie. Jaka w ogóle czy jest osiągnięcie za to, że kończysz dzień bez brudnych naczyń? Zaraz się przekonamy. Mamy brudne naczynia. Już niedługo. Spokojnie, wiem, że się kończy czas. Bierz te talerze, a ja szybko dostarczę im pizzę, żeby się nie wkurzyli za bardzo. Macznemu go. Macznego. Bierz talerze i może dam radę bez brudnych skończyć. Chociaż to będzie ciężkie. Nie zdążyłam. Albo się nie da. Ale dobra, utarg jest fajny. I widzisz, nikt nie zamówił krążków. Lepszy wywar z wiecznej cebuli. O, kuchenka. Piekarnik. Stanowisko przyrządzenia potraw. Mieści tu 3 sztuki tego samego jedzenia. Do pizzy bym się mogło przydać. W sensie to nie ma sensu, bo to jest a nie, na jedzenie to nie, takie... to nie ma sensu.
Więc i zupę można było tutaj wkładać, żeby przygotować kolejny garnek. Jak już. A, o, piekarnik jest. No właśnie myślę. A da się na coś ulepszyć piekarnik? Sprawdzamy? Nie mamy stołu badawczego. Mogę go kupić. Dobra, a gdzie dasz fikusa? Jak to gdzie? Zostań tam, gdzie jest. Zazdroszczę tym klientom. Nic do oglądania. No, a jak to nic? Mam tu puste stanowisko, mam tackę, na której leżą brudne naczynia. Czego mi więcej potrzeba? Mogę kupić to, czy nope? Chcesz kolejnego blata? Okej, chcesz to kupić. Dobra. 7 grup. Nie. Wyzwanie coraz większe. Chociaż poczekaj. Gdzie bym go postawiła? Nie ma miejsca już na te blaty. Więc proponowałbym po prostu rozpocząć kolejny dzień i zobaczyć... Zacznę od wywaru z cebuli. A ja zacznę od zrobienia badań nad tym, w co się przemieni nasz piekarnik. Uwaga, maj tam rączkami. I w czym się zmieni? Piekarnik zmienił się w... Nie umiem przeczytać. Nie widać. Ciekawe, czy biorą przystawkę, czy nie? Znaczy tak, w sensie, czy się z nich zamawia, dobra. Czyli wieczna cebula jest potrzebna. Cebula jest gotowa, teraz marchewkę dorzucam. Okej, dobrze. Pizza też już gotowa, tylko wrzucić ją do piekarnika. To ja już zanoszę pierwszą porcję cebulówki marchewkowej. To nie jest marchewkowa cebulówka, nu. To jest marchewkówka, cebulówka marchwiowa. Ja to powiedziałem. Cebulówka marchewkowa. Krączki potrzebne. Tutaj sobie o nich jednak przypomniał. A, czekaj tutaj, okej. Już ratuję sytuację. Nie przejmuj się. I trzeba będzie cebulówki dorobić. Dobra. A, talerz idzie tutaj, na razie nie chcę się go myć. Co chcesz? Kolejne krążki. I musisz zostawić zwykłą pizzę. Żeby mógł kolejny stół zwolnić. Martwi tu jeszcze nie ma. Dobra. Czyli cebulówce marchewkowej. Po co komu marchewka lepsza cebula? No tak, tak. Cebula. Polskie warzywo narodowe. Dobra. No, ja. Wyciągaj zupę. A ja muszę tutaj posprzątać niestety. A ja muszę zrobić nową pizzę, bo tamta się skończyła. Dobra. I krążki też szybko będziesz musiała zaraz zrobić, żeby kolejnego stoła zwolnić. A w międzyczasie posprzątam talerze. Co? Dalej nikt nie chce samej pizzy! Powtarzam ci to. Potrzebuję krążków. Przez to, że mi nie dostawiasz krążków, zaraz przegramy. Nie dostawiam krążków, a co to jest? Teraz dopiero je dostawiłaś. Nie chcę garnka. Teraz marudziłem o nich już długą chwilę. Bo musiała się pizza zrobić, no. No to tak, teraz potrzebujemy zwykłe pizze, nic więcej, więc jest fajnie. Szybko da się to załatwić. Jedni mieli już przystawki, czy nie? Większość miała. Dobra. Ubrę się w urobie jedne krążki. Dobra. Teraz też trzeba już ponakładać pizzę. I zaraz zobaczymy, co reszta chce. Dwie pizze i jedna cebulówka, okej. Okay. To ty dostajesz już jedną pizzę szybko. I teraz tak... ja cebulówkę zaniosę. Czemu nie? Ustawiam na wszelki wypadek krążki. Okej. Okay. Ale teraz zamiast ustawiać krążki, to może warto byłoby przynieść talerz na... Siostra, szybko talerz, bo przez przypadek wydałem. Okej, okay, dobra. Muszę pizzę dorobić. Tak, zdecydowanie potrzebujemy pizzy. I wyrabiamy trochę. Halo, plama! Usuń się, plama, halo! Czemu biegasz z kawałkiem pizzy, zamiast robić nową pizzę? Bo chcę sobie jeden przygotować. GG. Też pizza się nie zdąży zrobić. Raczej.
sensie wierzę zamkowe w ciebie, siostra. Jeszcze przedłużę trochę czas oczekiwania, rzucając im w ostatniej chwili jeden kawałek. Szybko talerz i tak, grając im na nerwach, po prostu do ostatniej chwili jesteśmy w stanie to przeżyć. Okej, krążki są. Dobra. Przynoś talerz szybko. Czekały. My to przeżyliśmy tylko przez to, że czekam do tej chwili z wydawaniem? Tak. Wow. Nie ale wiem, czy pan ma myśleć, że się śmiałeś, żeby cię mikrofon nie wyłapał, ale no. O nie, boję się. Okej. Okay. Boję się. Trzecie utrudnienie. I wiecie co w sumie? Ten odcinek będzie bardzo długi, ale niech i tak będzie. Lody albo zarabiasz 25% mniej, a... Obawiam się, że lody będziemy musieli robić sam. Ale... Ja wiem, jak lody działają. Jak? Nie są najgorsze. Ale to się robi dopiero po pizzy. Nie mamy nic podpizzowego. Można dodać. Dobra. Ty zdecydowałeś. Wiesz, ja głównie decyduję, bo to zmniejsza ilość klientów. Też tak uważam, że to jest jednak... Ale ładny utarg. Więc ja szczerze wybieram to i proszę, użyj zamrażarki do lodów, by wybrać smak, a następnie wykonaj czynność chwytania, aby nabrać do 3 gałek. Inaczej mówiąc, ludzie mówią, jakie są lody, ty je tam robisz. Zostaw tutaj. Tobie daję. Tutaj. Ten lokal i jest uwaga, za mały. Co my tam mamy? Co? Co? Zostaw, zobacz, co się stało z piekarnikiem. Daj mnie to, ja chcę. Chcesz zupę z mikrofali robić? Chcę zupę z mikrofali dobra. Robić. To jeśli chcesz, to ci kupimy mikrofalówkę. Wiesz jak to wszystko, jak od razu by się spaliły w tym krążki cebulowe? Dobra, to masz, wstawiaj tę mikrofalówkę, gdzie tam chcesz. A ja tak, jeśli chodzi o lody, to nie jestem pewien, którym przyciskiem będzie się zmieniało, którym będzie się dawało, ale tak, jakoś to zrobimy i... Chcesz przetestować sobie lody najpierw? Nie, ja szybko je załapię. Okay. Czy ty chcesz? Tak, chcę ulepszyć kosza na śmieci. Po co? I nie tak wiem. Z niego nie korzystamy, bo wszystko zeżrą. Nie wiem, siostra. Nie wiem, ale dobra, gotowa? Gotowa. No dobra. Idzie ci się w życiu, ja rozumiem. Dobra, to teraz uwaga. Cebulówki. Okej, gdzie jest śmietnik? Tam, muszę wyrzucić. Czy już wiem, tym, którym się podnosi się... nabiera lody, tym, którym się otwiera zamówienia, się zmienia lody, smaki lodów. Szczęść Boże, dobra, chcecie cebulówkę? Dobrze. Już prawie skończyła mi się... A czemu nie robisz jej mikrofali? Szybszy jest piekarnik. Może. Nie wiem, ja szczerze nie wiem. Ja sobie podejrzewam, że mój mikrofala ma to do siebie, że gotuje wszystko tak samo szybko. Sprawdźmy. Tak. Czyli pizza z mikrofali jest lepsza niż pizza z piekarnika. Natomiast cebulówkę lepiej chyba w piekarniku nadal. Mhm. I na to wychodzi. Talerze, proszę. Już podaję. I krążki cebulowe. Właśnie, krążki cebulowe w sumie... możesz gotować, gotuj, masz wolne miejsce. A w takim wypadku krążki cebulowe bezpieczniej jest robić w mikrofali. Chyba, że chcesz po prostu sobie szybko je zrobić. Tak, dobra. Okej. Nie marchewka. Szczęść Boże, dobra. Dobra. Jeśli kogoś zastanawia, czemu mówisz szczęść Boże do naszych klientów, to nie mam pojęcia, po prostu tak mi się zachciało mówić. I nie ma to na celu żadnej obrazy uczuć religijnych, czy coś, jeśli kogoś to uraża, to wybaczcie, ale taki już jestem. Krążki cebulowe. Ja wykonam stary trik, który przedłuży im czas cierpliwości. Ja jeszcze muszę trafiać. Wiem, że to jest wyzwanie dla ciebie, siostra. Okej. Dobra. Już podajemy, proszę. Okej, kolejny. Kolejną porcję. Okej, pizzę też przydałoby się dotworzyć. No właśnie, będę robić. Proszę bardzo, czy ktoś usiadł przy brudnych... A, nie, dobra. Tak. W końcu ktoś chce lodów.
Okej, okay, truskawka, czekolada i wanilia, wanilia, truskawka. Okej, okay, wanilia, wanilia. Truskawka. Chwilę jeszcze przestawię. Na tacy możesz nosić lody łatwo w sumie. A... bo oni nie będą brudzić lodami. Okej, okay, chyba będę musiał na tacy nosić lody w takim wypadku. Tylko to oznacza, że będę musiał bardzo szybko ten, jak to się nazywa, a... Mogę pomagać już, jak coś. Okej, okay, przygotuj pizzę w takim razie, dwa na talerzu, a ja w tym czasie cebulówki już rozdam. To już jest ten moment, kiedy gra się zaczyna robić bardzo trudno. Tak, 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 oczywiście. I na pewno będę musiał uważać z moją tą, z tacką, nie będę mógł do niej talerzy trzymać, jeśli mam lody na niej wydawać. Chyba, że możemy spróbować ulepszyć tackę. Nie można ulepszyć czegoś, co już tak mamy. Będzie. Nie wiem, czy tacka jest ulepszalna. Ale dobra. Prawie wszystko w tej grze jest ulepszalne. Sprawdzę, co chcą, czy to? Dobra, to już. Ja sprawdzę, tylko chcę najpierw oczyścić tackę na wypadek, gdyby dwójka chciała lodów. O ja na wszelki wypadek. A nie, dobra, to nie sobie się dopiero na pizzy, to krążki. Okej. Okay. Cebulówka jeszcze jest, jak coś. Ale nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze potrzebuje cebulówki, czyż nie? Nie wiem. Nadal nie wiem, dobra. To to odstawię. Jedna pizza, czyli jeszcze trzeba zrobić pizzy i lody. Ojojoj. Dwa razy po trzy gałki, to muszę na tacce. Muszę na tacce. A lody są mocnym wyzwaniem? Mogę wsiąść sobie do kuchni jeszcze. Nie, nie, siostra. Ja lody mogę robić. Kuchnię. Lody mogę jak najbardziej robić, to nie jest wyzwanie, chodzi tylko o to, że długo się je nakłada. Dlatego muszę na tacy, jak są podwójne. Ja już wydam tą pizzę, żeby ci chodzić. Okej, okay, niestety muszę zrobić to ręcznie, bo przez przypadek wzięłem pierwszego loda. Więc tak. Bałagan. Ten bałagan mnie dobija. Bo jest za duży. Pomyślałem, że tak wygląda mój pokój czasami. Nie, aż tak źle nie jest. W twoim pokoju nie spowalniasz przez nie spowalnia się twoich ruchów przez bałagan. Are you sure? Tak. Wiesz co, chyba możemy mieć achievementa jeśli jest za czyste talerze, kiedy czekać aż skończy im się cierpliwość na lody. Tak, faktycznie, można w ten sposób. Talerze. Ale dobra, ładnie, ładnie. Chyba teraz mamy jakieś ozdoby. Dekoracyjny. Maskotka firmy. Zobaczmy swoją maskotkę. Zaraz. Tylko... najpierw musimy zobaczyć co i jak. Dobra. Potrzebujemy trzech. Maskotka firmy daje 2. Jest tania, to biorę. Piękna. Piesło piękny jakieś. Piesło. Tutaj może stać. Piękny. I jeszcze tak. Coś. Bazon. Albo lampę. Albo lampa. Jak chcesz. Dobra. Pięknie. Mamy przepięknie. Kolejnych trzech raczej nam się nie uda. Niestety. Nie. Aby nie tworzyli bałaganów. Poczekaj. Zmieniamy tapetę tu. A, możesz, nie? Oczywiście możesz, jeśli chcesz. Zobaczmy, jaka jest tu tapeta. I okej, okay, 6. To moja kuchenna. Dobra. Ale w ogóle ciekawa sprawa. Ja jeszcze się bawię. Jesteśmy blisko końca, a w sumie to mamy tylko 6 grup. No bo mamy multum różny. Co to jest za tapeta ta? Co to jest? Nie. Ta, tylko ta. A, to jest chyba tak samo jak tutaj. Siostra, oddawaj roślinka. Dobra, nie zmieszczę na te testy. Wynieśmy to. Nie mogę tutaj odłożyć. O, mogę, dobra, jest dobrze. Gotowa? Ja już idę Gotowa? Do swojego miejsca. Tak. Dobrze. Zaczynam robić wywar cebuli. A ja ulepszam kosz na śmieci, bo ostatnio zapomniałem. Ulepszył się na inny kosz na śmieci. Dobra, o, jeszcze go nie będę obsługiwał. Nie daj nam pieniądze jak w Simsach. Nie będę go jeszcze obsługiwał, bo wiadomo, że będzie chciał cebulówkę, bo wszyscy zawsze chcą cebulówki. W sensie przynajmniej jedna osoba z grupy zawsze chce cebulówki. Więc spokojnie naszykuj cebulówkę. Zresztą cepy są bardzo przyjemne. Nie wiem o co chodzi
tym ludziom, ale zupy też są naprawdę nie wiem. Już częściej wiem, że biorą lody od zupy. Lody są bardziej problematyczne niż zupa. Dobra, masz tutaj cebulówkę. Zawsze biorą jedzenie najprostsze, jak się da. Ja rozumiem, że lody można teoretycznie szybciej przygotować. Szczególnie jak oni grają w 4 osoby bardzo często. Zawsze prawie, moim zdaniem. Nie bardzo często. Ale moim zdaniem cebulówka jest przyjemniejsza od lodów do realizacji. Dobra, a pizzę trzeba szykować powoli. Jak na razie tylko pizzę, więc nie ma co się przejmować innymi rzeczami. I tak, cebulówkę kolejną mamy, okej. Okay. Ja już tutaj nałożę. Krążki ktoś chce? Ale na razie nie, dlatego mówię, że na razie tylko pizzę. A przynieś kolejny talerz, bo mamy tam dwóch przecież głodnych na pizzę. Głodny nie jesteś sobą? Nie, nie gadaj tekstów z reklam, siostra, bo cię ludzie zamordują. Ludzie nie lubią reklam, ty jesteś wyjątkiem. Miałam ochotę zacząć śpiewać pewną reklamę, ale demonetized by było. Nie wiem, może. Pizza gotowa. Dobra, tylko teraz pizze akurat nie są potrzebne, teraz potrzebujemy czegoś gorszego. Lepszego, nie wiem o co ci chodzi. Gorszego, bo nie mam miejsca teraz, żeby to wystawić. Dobra, przestawiaj mi tutaj to szybko. Podnieś. Dobra, jest dobrze. Okej, okay, i się skończy zaraz cebulówka marchewkowa, bo już, porcje. Dobra, to chcesz pizzę, to masz tutaj pizzę. Okej, okay, będzie chciał lody zaraz. Dobra. I tutaj też, nie, ci tutaj lepiej pizzę, okej, okay, krążki będą potrzebne. Już robię. Ja sprzątam bałagany póki co. I tak, coś też chciałem dodać. W sumie talerze zawsze też ogarniać. Cebulówkę marchewkową. Bo jeśli uda się właśnie nam to wszystko przeciągnąć przy użyciu lodów. Znowu muszę lody do śmieci. Właśnie przy użyciu lodów. Proszę. Dobra. Już zanoszę im tę pizzę. Tylko tak. Co chcesz? Ale na razie muszę to zrobić. Taki myk. Bo to jest sposób na to, żeby usiadli przy... przy stole, na którym jest brudny talerz. I tak, cebulówkę muszę zanosić. A ta dwójka chce dosłownie lodów już. Dobrze kojarzę? Dobra. Będzie jeszcze pizza potrzebna dla kogoś, czy nie? Nie wiem, ile grup już przyszło. Wydaje mi się, że tak, że jeszcze będą potrzebne dwie. Dobra, to już robię. Okej. Okay. Też szybko musisz pomóc mi z naczyniami już. Zaraz. Jeśli mamy spróbować... Ale mamy jeszcze wystarczająco naczyń. A dobra, achievement. To tak. Bo już większość chce lody. Nie, jeden na pewno chce pizzę. Chce na pewno pizzę, ale już chodzi o to, że jesteśmy prawie na etapie samych lodów. Okej, okay, truskawka, czekolada. Najpierw tego pojedynczego pożegnam. I teraz tak, tutaj będzie pizza z krążkami, okej. Okay. Tutaj pizza sama, okej, okay, to samą pizzę już... Nie wydaję mu. Jemu dam na końcu, bo on jest też pojedynczy. Więc łatwo będzie to zrobić. Teraz tak, lody. Musisz już im dać. Truskawka, wanilia, oczywiście. I tutaj będzie czekolada, truskawka. Dokładnie, proszę. Dobra, pizza z krążkami jest, sama pizza jest. Dam radę może. Poczekaj, też, ważna rzecz, mam nadzieję, też... że nie są ważne też śmieci. Lepiej też wyrzucić śmieci. I teraz ważna rzecz. Ja bym spróbował też przypilnować, żeby na podłodze nie było brudów. No tak. Bo chyba lodami nie nabrudzą. Czy mogą nabrudzić? Nie wiem, wątpię, żeby nabrudzili lodami. Dobra, Tu. Ja zacznę szykować lody. Zaraz. Tych coś jakie? Wanilia. Truskawka, wanilia. Bo są takie same. Dobra. Odstaw na wszelki wielki... Mogą nabrudzić! O-o.
Wanilia, wanilia, truskawka. Więc posprzątaj proszę. Wszystkie te rzeczy są odłożone. Tak. A teraz wielka sprawa. Dobra, mam idealną czystkę. Jest! Jeśli jest achievement, to super. A jeśli nie, to brawo, zdobyliśmy osiągnięcie dla samych siebie. Mamy dla samych siebie osiągnięcie. O, świetnie. Teraz nam dojdzie utrudnienie po dzisiejszym dniu. Nie, dopiero w następnym dniu. Mówię, że po dzisiejszym dniu. Dokładnie. A... tylko się zobaczyć, co to za kosz na śmieci nowy. Tak, jesteś go ciekawy bardzo. Kosz na śmieci z kompostownikiem. Odpady mogą być... ogień przed usunięciem? Ugotowane? Nie wiem. Ulepszy go jeszcze bardziej. Reduktor gazu spala gaz o 75% wolniej. Nie rozumiem, o co chodzi. Ale o 25% wolniej płomień. Okej, nie do końca rozumiem, ale tak. Stół jadalny, czy zwykły stolik. Talerze to na pewno nie. Nie potrzebujemy talerzy. Może ulepszymy blat. A nie, bo ty chcesz śmietnik. Aha. Czekaj, jest wystawa? Aha. Dobra, to jest nic takiego. Właśnie, w sumie wiem, co wystawię. Oj, to będzie podłe z mojej strony, ale tak. Wiem, co sobie z tym, bo... Nie. Zrobię coś lepszego. Jeden rodzaj lodów, tak? Jedną gałkę lodów truskawkowych. Czemu truskawkowych? Bo są na wierzchu? Tak, bo teraz była otwarta, nie chcę mi się tego zmieniać. Podły jesteś. No. Dlatego jesteś idealnym bratem. Jednocześnie nie. Dobra, cebulówka. W sumie, czemu ja tak szybko otwieram jego zamówienie? Powinienem poczekać do końca. Ty więcej zarobisz. Może. W sumie ja się nie znam na tym. Wiesz, tak, cebulówka, który nie musi długo czekać, też daje większy napiwek. Czasem. O ile w tej grze coś takiego w ogóle istnieje, okej. Okay. Cebulówkę dostał, pizza zaraz się spali, okej. Okay. Tak, cebulówka, oczywiście. Ja już wyciągam ostatnią porcję cebulówki, żebyś mogła cebulę odnowić. I rozłożę tu już dwa kawałki pizzy. Chyba znam tytuł tego odcinka. No? Jaki? Wieczna cebula. Może. Pamiętaj, że pewnie zapomnę o tym, zanim to opublikuję. Dobra, talerze na pizzę, proszę. Już. Nikt nie chce krążków na razie. Czy nieszczęście nie? Na nieszczęście jeden gościu je sobie cebulówkę marchewkową i strasznie bałagani. My tutaj tylko wyrafinowanych przyjmujemy. Chyba niekoniecznie. Skoro ubrań nadal nie noszą. I uwaga, wielka chwila, czy zamówi lody zgodnie z moją rekomendacją? Nie. Co za człowiek. To już jest tradycja. Codziennie jedne lody muszę od śmieci wyrzucić. To jest smutne, ale to już tradycja. Wydaje mi się, że one od sobie przyszły, więc jedną zupę cebulówkę nałożę. Okej. Zdecydowanie warto. Zaraz zobaczę też, co oni tam chcą. O nie. Co jest? Nie, siostra, spokojnie. Nie musisz. Jedna tylko cebulówka, więc tak, ja i... Dobra, ktoś chce krążki. Spokojnie, podtrzymam to na razie. No i tak oczywiście, to będzie kolejna cebulówka. Zrobię szybciutko. To ja już dostarczam. Wam, bo wy jesteście bliżej, a chcę szybko się tym zająć. Czy to jest koop szalony, który tobie pasuje w rozgrywce? Nie. Jest dla ciebie przyjemny? Jest ogólnie przyjemny, ale... nie pasuje mi w rozgrywce, bo za mało tutaj krwi się leje. Nie ma rzezi na klientach. A siostra, przegramy? Nie przegraliśmy? Jakim cudem? No jest wolne miejsce, on nie siada. A, cebulówka szybko. Nie zdążę talerzy podnieść brudnych. Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Dobra. A kiedy to jest drugi zlew? Od dawna. Przecież ciągle do cebulówki go używam. Okej, tam nie zwróciłem uwagi. Dobra.
Gościu, chcesz cebulówkę, dobra. Zwykła pizza i lody zaraz wam nałożę, tak? Tak, tak, trzeba tutaj naprawdę dobrze zarządzać miejscem. To jest to, co widzę po grze. Tak. A jest to nasze czwarte podejście? Może ciężko mi stwierdzić. Szybko cebulówka. Bo nie ma cebulówki. A pizzę zrobiłaś? Postawiłaś tak daleko, że nie mogę nic z nią zrobić. To z tego, że połówka tam jeszcze leży i czeka. I stygnie sobie. Zimną, nie obchodzi mnie to. Chyba też cebulówkę potrzeba, bo zaraz się już obrażą na nas klienci. Za brak cebulówki. Niech się obrażają. Niech się cieszą, że im robię. Po jednym w każdym smaku, tak. Tak. I tak, okej, to zaniosę to przy okazji, odbierając cebulówkę. Spokojnie, odbiorę cebulówkę. Jestem już doświadczonym wyciągaczem zupy cebulowo-marchewkowej. Totalnie marchewkowo-cebulowej, to jest cebulowo-marchewkowa. Nikt inny mi nie powie, że jest inaczej. Change my mind po prostu. Nie zmienisz mojego umysłu. Mogę prosić o talerze do pizzy przy okazji? By się przydały? Dobra, jakiego chcesz pakieta lodowego? Okej, wszystkich ludzie po jednym. Ludzie nie lubią lodu. Po jednej gałce. Dobra, dostaniesz się truskawkę taką roztopioną trochę, bo nie chcę mi się świeżej nakładać, masz. Tak, wiem, złym człowiekiem jestem. Bardzo dobry z ciebie pracownik, korpo by był. Bezlitosny. Takich dokładnie ludzi lubimy. Okej. Dobra, jesteśmy bogaci. Odcinek ma już godzinę 16. Można palić... Pożar! Pożar! Chciałam powiedzieć, że można palić nit. I to się stało. Ostra zrobiła pożar. Ostra zrobiła pożar. Okej. Chyba faktycznie. Gdzie jest większość naszych talerzy? Leży w różnych miejscach, porozrzucana, brudna. Albo ukradli. Tak samo jak pasek ukradli. Za dawnych czasów. O Jezu. Jeśli my to zrobimy tam do końca, to będę w szoku. Okej. Gosta zacznę cię gdy patrzę na graczy. Nope. Dodaję kolby kukurydzy jako dodatek. Czyli zamiast kroczków może być kukurydza, ale mniej ludzi będzie. Oba są złe, więc wybierzmy... Przepraszam bardzo, czemu tylko jedną grupę nam zabrało? Żądam tego, żądam odszkodowania. Powinno dwie zabrać. Ty robisz kukurydzę, ja już mam też dużo roboty. Albo wyłuskiwać, ugotuj i podawaj. Okej. Kalosze. Monka. Nie potrzebujemy dodatkowej monki. Zlew. Jest problem. Jaki? Nie mam gdzie postawić kukurydzy. Dobra, to w takim wypadku zobaczę tylko, czy śmietnika można jeszcze ulepszyć, czy nie. Tą książkę na śmieci... Muszę na ci śmietnik. Siostra, wybacz, ale jak można jeszcze ulepszyć śmietnika, to ja nie mogę. Nie mogę nie ulepszyć memujesz śmietnika. Nie memujesz. Koniec z memowaniem. Nie memuję. Ja nie jestem ho-ho, meme. Ho, meme. Okay, jak się robi kukurydzę? Wyciągasz ją, obierasz, wrzucasz do garka i gotujesz. Prażona kukurydza. Nie, to nie jest prażona. Kolba kukurydzy. Taka gotowana. Dobra, gwiezdny kluczu. Zróbmy to. Jeszcze kalosze. Po co ci? Bo chcę. Okej. Aż tak ci się w życiu nudzi, prawda? Oczywiście, że tak. Jej, mam kaloszki. Kiszolki. Dobra, to teraz, póki klientów nie ma, szybko ulepszamy sobie stoła. Znaczy jakiegoś stoła, śmietnika. Cebulówka marchewkowa gotowa? Gdzie jest śmietnik? Nie ma śmietnika. Halo, cebulówka marchewkowa. Nie jest gotowa, bo muszę chodzić wyrzucać od... kukurydzy to coś. A, to trzeba wyrzucać? No tak?
Maj sobie swoją cebulówkę marchewkową. Okej. To kukurydza będzie naprawdę wredna, popatrzę na to, że śmietnik wyrzuciłem do śmieci. Naprawdę. Ale spokojnie, kupimy nowy śmietnik, bo to go ulepszę. Bardzo ci się w życiu nudzi. No bardzo, bardzo. Okej, kukurydza. Nie, ona już gotowa! Okej, pizza z kukurydzą. Kto normalnie coś takiego je? Ktoś nienormalny. Siostra pizza, szybko. Siostra pizza! Bo przegramy. Dziękuję. No trudno, że ja jestem skupiona na kuchni. Aha. Ja nie patrzę na zamówienia, tylko na to, że jest pełno roboty. Jak typowo, patrzysz na jedną rzecz i potem się dziwisz, że przegrywam planszę. Dokładnie. Dobra, a ci tutaj już są lody, sądząc po tym, że mają brudne talerze. A ten potrzebuje szybko pizzy z kronoszkami. Już ci daję talerz. Okej, a ten chce pizzę dopiero. Okej. Oj, niedobrze, możemy zlamić. A muszę szybko lody im dostarczyć. Truskawka, czekolada. Truskawka, czekolada. A potem wszystkich po jednym. Dobra. Woda wszystkich po jednym. Tak. Czy zdążę? Jeśli zdążę, to może jeszcze jest dla nas nadzieja. Jest nadzieja. Mała, ale jest. Dobra, jakie lody chcesz? Czekolada. Okej. Okay. Jest nadzieja. Jest dla nas nadziei. Zdąży zjeść. Jedz szybciej. Oni wysiadają przy barku. To jest nasz problem. Bo przychodzą po dwie osoby. A do barku może usiąść tylko jedna. Okej, okay, cebulówka. Więc naprawdę przetrzymaliśmy, daliśmy radę. Oczywiście, bo my jesteśmy przekoksy. Okej, czekolada. Przepraszam, że mówiłam wzdychając, ale no. Rozumiem. Nikt mi nie zabroni. Długi już jest ten przebieg. Jak najbardziej rozumiem ewentualne wykończenie. A kukurydza. I tylko pizzę jeszcze do tej kukurydzy dołóż. Cebulane, no jak najbardziej, rozumiem. Ale żeby naprawdę ktoś kukurydzę jadł? To jest trochę dziwne. Dobra, trzeba myć talerze, bo już zapchane są moje tacka. Ja to zrobiłam. Wybacz, cebulo. To twój koniec. To jest jej koniec? Usunąłeś śmietnik, żebym nie wywaliła cebuli, prawda? Czemu tak nagle to pytasz? Okej, pizza i kukurydzę trzeba. Tak, kukurydzę szybko do mikrofali, a ja w tym czasie zobaczę, co tutaj chcą za lody. Okej, to ja uratuję nas w klasyczny sposób. Ostra, szybko. Okej, dobra, damy radę. Okej, tak, ja już... Jeszcze pizza! No, siostra... Dobra. To ja. Nie zauważyłam, że jeszcze jedna pizza jest potrzebna! Teraz że ja też na kuchni mam sporo roboty. Ja nie mówię, że nie. Tylko zaczęłaś robić lody. To jest dobre w sumie, bo... Zaczęłaś robić lody niepotrzebnie, co zablokowało mnie tam przez chwilę. Ale nie zauważyłam. To jeszcze z kukurydzą, no chyba was pogięło. Mogę to odłożyć na razie gdzieś? Tak. Okej, truskawka, czekolada. Okej. Chyba będziemy musieli się ratować znaną naszą metodą przedłużania życia. Jest, dążyliśmy. Metoda przedłużania życia. Bo z bajzlem, ale... A co tam? Nie ma inspektorów zdrowotnych, to co się przejmujesz?
A co jeśli przyjdzie inspekcja? Nie przyjdzie. Dobra, zajmę się to już lodami. Tylko żeby nałożyć lody, musisz zabrać im talerze. Ty zabierz talerze, ja zrobię lody. Dobrze, dobrze, siostra. Brawo. Bardzo brawo. Już rozumiem, czemu sobie gumiaki kupiłeś. No to czemu? Nie da się chodzić. Dokładnie. W tych gumiakach jestem trochę wolniejszy niż ty, ale te brudy mnie nie interesują. Ja w kuchni nie mam brudu. Czy dobrze widzę, że zostały nam dwa ostatnie dni i możemy zobaczyć, czy możemy to zrobić? Tak. Okej, zobaczmy, co w takim razie mamy. Ostre sztuczce, blat. Świeczki. Kupujemy świeczki, nie ma przebaw. Kup świeczki. I coś jeszcze tu jest? Wydalnie. I śmietnik! Okej, już. Tylko gdzie go stawisz? Gdzie stawisz śmietnik, ja się pytam? Mówi jedną rzecz, ale usuwa resztę, co? No bezpotrzebnie to kupiłem, nie potrzebnie to kupiłeś. Przepraszam. Gdzie to zainstalujesz? Chcesz mnie nie wypuścić z kuchni. Weź to proszę. Okej, zaraz coś się ogarnie, tylko zestaw świecznikowy, dobra, aha. Okej, tutaj będziemy mieć świeczniki. Dodaj do barku jedno krzesło. Nie można. Aha, okej. Musielibyśmy... A, dobra, trudno. To już czas jest na to. Problem. Żegnaj on stole. Nas... Do badań. Już nie będziemy badać kolejnych śmietników razem. Będę z tobą tęsknił. Za to masz nowy stół o nazwie śmietnik. Okej. Dobra, nie przedłużajmy, bo i tak już półtora godziny ten odcinek trwa. Co? Co słyszałaś, siostra? Jezu, biedni widzowie, oni pewnie już sobie poszli. Nie, jeśli sobie poszli, to nie przejmuj się, przynajmniej będą wiedzieć, że dużo się działo. Tylko cebulówka marchewkowa tak bardzo długi odcinek wygenerowała. Cebulówka marchewkowa. Kocham tę zupę. To jest najlepsza zupa na świecie. Wydaje mi się, że już mi trochę... trochę mi odbija. O nie! O nie! Nie piłeś dzisiaj Piccolo Gwiezdny Kluczu, ani ja! No tak, to akurat prawda, nikt z nas Piccolo nie ruszał. Przy czym, żeby nie było, że są to jakieś niedomówienia, mówimy to o zwykłym Piccolo. Serio, ja sobie życzę ani razu napojów wysokoprocentowych nie ruszyłem i nie ruszę. Chyba, że to procent kofeiny. A tutaj też nie jestem pewien. Ale dobra, kawa ma chyba dużo kofeiny. No. No tak, do kawy piłem, jeśli o to chodzi. A teraz poproszę talerze do pizzy. O nie, kukurydza. A nie, dobra, to nie jest tak źle, mamy zgniatarkę. Sam sobie poradził z resztą. A, talerze nie mam na resztę. I nie mam krążka cebulowego. A myślisz, że ja jestem sześcioma kucharzami naraz, tak? Tak. Że mogę cebulówkę, zgniatać śmieci i inne rzeczy naraz. No oczywiście, że tak. A przy okazji cebulówka się skończyła. Masz kukurydzę? Biegaliśmy. Przez moją głupotę. Co zrobiłeś? Dałem cebulówkę, kiedy nie zauważyłem, że potrzeba tam dwóch cebulówek, a nie mam cebulówki. Ja nie wiem, czy mi już odbiło po prostu do reszty. Chciałeś to skończyć. Nie, siostra, nie wiem. Chciałeś to skończyć. Nie. Mówię serio, nie wiem, czy po prostu już zaspanie, czy co, ale zrobiłem. Ja już instynktownie zanosiłem tą zupę, bo zazwyczaj prosili o jedną zupę cebulową. Ale czwarty poziom przynajmniej. Medium size? Jeszcze większe restauracje? Nie. No lepsze. Potężny zlew. Ze zwykłej ilość wody nie wystarcza. Zobaczymy, czym jest potężny zlew i... Chyba, i bierzemy pizzę, bo pizze są bardzo przyjemne. To sałatki. No niestety, to na tym kończymy i jeszcze raz przepraszam wszystkich za moje wielkie zlamienie. I czym jest potężny zlew? Podwaja szybkość kropli, ale nie dostarcza wody do gotowania. O, czyli chyba taki zmywakowy. Dobra. Nie, ale wybaczcie, naprawdę, za to i tak, na tym kończymy tego epizoda.
Kolejne będą za jakiś czas na pewno. A tak, a na ten moment chyba... Ale jeszcze nam wystarczy. Trzeba nagrać. No tak, musimy wrócić do ryzykowania w deszczu. I inne takie rzeczy. Dobra, jakoś przeżyjemy, ale tak, na razie to tyle. Więc żegna się z wami księgowy Bob i... Kim była siostra? Liczkiem jakimś. Trzeba wymyślić mu nazwę. Tak, no u mnie to jest księgowy Bob, ja już to mówiłem. Na przyszłość, żeby nie było tak nudno. Jam pizzę na głowę. Nie, ale dobra, dobra. Już naprawdę starczy. Po prostu no, trzymajcie się i hej, hej. Bo my już czyli chyba ze zmęczenia nie myślimy logicznie. O, teraz. No dobra, to pa, pa. Pa.